30 grudnia Rada Powiatu Stalowowolskiego pochyliła się nad uchwałą budżetową. Kolejny rok z rzędu pojawiła się opinia, że jest to smutny budżet. Budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2014 rok zakłada, że dochody będą wynosiły około 108,5 miliona złotych, w tym dochody bieżące to niemal 98 milionów złotych oraz dochody majątkowe to około 11 milionów złotych. Planowane wydatki to nieco ponad 113 milionów złotych, z czego wydatki bieżące to 96 milionów złotych. Deficyt tym razem będzie wynosił niemal 5 milionów złotych i zostanie pokryty przez środki z zaciągniętych kredytów. Jak patrzę na ten budżet, to w mojej ocenie, tak jednym słowem, jakby go określił, to smutny budżet. Smutny budżet z tego powodu, że znowu któryś kolejny raz dochody nam maleją. Dodatkowo jeszcze wiadomo, czy zostaną zrealizowane, bo subwencja światowa na pewno nie będzie w takiej formie, jak planujemy. Dochody od udziału podatku od osób prywatnych tak samo na pewno nie będą zrealizowane jak co roku. Także te dochody nam jeszcze spadną poniżej tego, co spadają z roku na rok. Ale też niedobrze jest, bo wydatki bieżące nam rosną. Czyli koszty funkcjonowania no stałe tak jakby rosną z roku na rok. Pomimo, że nie ma podwyżek, tutaj to kolega Korzybski chciał artykułowo dosyć mocno i szukał jakiegoś rozliczenia tego, no ale to budżet na to państwo nie daje, także i my chyba też nie możemy dawać, bo nas na to po prostu nie stać. Pomimo tego, że te wydatki, znaczy, że pensje nie rosną, to dochody bieżące rosną, nie? A najbardziej dla mnie niepokojące jest to, że przy tym musimy zaciągać kredyty. Bo nie sztuka robić na kredyt, tylko niestety kredyt bardzo dużo kosztuje w tym. Czyli bierzemy 6, zapłacimy 8. 2 miliony złotych, które moglibyśmy zrobić. Tylko kolega Grzybski tam mówił o tej drodze, ja mam też inne. Takich dróg moglibyśmy zrobić masę. A my tylko napędzamy jakby koniunkturę bankom, a sami w sumie troszkę bezsensowno się zadłużamy. Pomimo, że starostka nam tu cały czas mówi, że oglądają każdą złotówkę z kilku stron, a mi ją wydają. Na pewno. Tylko, że mówię, zwróćmy uwagę na kredyty, bo naprawdę nie sztuka się coś robić, bo trzeba mierzyć siły na zamiary. Nie masz, to się nie buduj. Tak to mówią nasi i mają troszeczkę z tym rację. Po prostu jak nas nie stać, powinniśmy się wstrzymać i zrobić to kiedyś, kiedy będziemy mogli te zaciągnięte kredyty pomnożyć i zrobić coś konsekwentnego. Powiat, te źródła finansowania, źródła pozyskiwania tych dochodów ma bardzo ograniczone, więc tutaj praktycznie jedynym źródłem tego finansowania to są kredyty. A to, że z roku na rok jakby te budżety są coraz smutniejsze, to myślę, że każdy z nas sobie zdaje sprawę. Realizowane są tylko niezbędne inwestycje, jeżeli chodzi o starostwo i funkcjonowanie tutaj, także schodzimy z kosztów, chcę pana tutaj uspokoić. Może jest smutny budżet, ale od roku słyszę, że te budżety są smutne, a zrobiłem sobie ostatnio takie... Na tym roku był rozczarowujący. Ale ja co roku słyszę, natomiast ja sobie zrobiłem ostatnio takie podsumowanie, 3 lat kadencji. I pomimo tych rozczarowujących budżetów, 15 milionów wydaliśmy na drogi, bo tak ostatnio niepokoiła mnie ta nasza dyskusja, że tak mało wydajemy na drogi. 15 ponad milionów złotych na drogi, 15 ponad milionów złotych na oświatę i ponad 6 milionów złotych na wydatki inwestycyjne w służbie zdrowia. Najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o budżety powiatowe, to jest kwestia tych lat tłustych i chudych. To trzeba sobie wziąć pod uwagę. I teraz komu przypadną lata tłuste, ten będzie miał sukcesy, a komu przypadną lata chude, będzie miał mniejsze sukcesy, tak bym powiedział. I teraz, proszę państwa, ale kontynuacja władzy istnieje. To nie może tak być, że jak my będziemy u władzy, to my bierzmy się za wydawanie pieniędzy, lub inwestycje, bo przecież chcemy się pokazać. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby była konsekwencja w planowanych działaniu. Jak przyjdą lata tłuste, a one już są za drzwiami, już za progiem są, to trzeba mieć pieniądze na wkład własny. I cała filozofia działania powiatu polega na tym,
że powiat, który się nie zadłużył, będzie mógł wziąć te pieniądze. A kto się zadłużył, tych pieniędzy nie weźmie, tylko policzy. Za przeszywę sobie może oblizać i nic więcej. Po zakończeniu dyskusji za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 14 radnych, 7 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Tym samym budżet został uchwalony. W tegorocznym budżecie znalazły się różnego rodzaju wydatki inwestycyjne. Najbardziej kosztowne zadanie powiatu opiewa na kwotę około 8 630 000 zł i dotyczy rozbudowy ulicy Przemysłowej. Niemal 4,5 miliony złotych to kwota dotacji, którą powiat przeznaczy dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Kwota ta zostanie podzielona na 3 zadania: kompleksową informatyzację szpitala jako element podkarpackiego systemu informacji medycznej, utworzenie pracowni diagnostyki obrazowej w pawilonie diagnostyczno-zabiegowym, pierwszy etap, oraz na zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych i podniesienie świadomości zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu. 100 tysięcy złotych zostanie przekazane w formie dotacji dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli. Około 922 tysiące złotych pójdzie na dostosowanie budynku CKU przy ulicy Hutniczej na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, około 362 tysiące złotych na termomodernizację budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Około 498 tysięcy złotych zostanie zarezerwowane na pierwszy etap termomodernizacji budynku zespołu szkół nr 6. Około 381 tysięcy pochłonie podkarpacki system e-administracji publicznej w ramach RPO na lata 2007-2013.